Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I zapraszam na analizę partii, bardzo ważnej partii z Olimpiady Szachowej, nadal trwającej w momencie nagrywania tego filmu, gdzie nasze panie grają z faworytkami, z hinduskami. No niesamowite, nasze polskie kobiety walczą rewelacyjnie, a kapitalnym wynikiem może się pochwalić Oliwia Kielbasa. No fantastyczna zawodniczka, progresująca, pracowita, niesamowita. Jej przeciwniczką w tym pojedynku jest Ramesz Babu Weiszhali, o ile dobrze. Przeczytałem. 2443, no bardzo wysoki ranking oczywiście, jak na tę 21-letnią szachistkę. No i przejdę od razu już do analizy. Zobaczmy, jak ta partia się toczyła. To był bardzo ważny moment, gdyż wszystkie trzy panie zremisowały i partia Oliwki była decydująca. Zobaczmy, jaki miał przebieg, jaki miała przebieg ta rozgrywka, bo była naprawdę bardzo ciekawa i Pełna tutaj takich emocji E4, E5 Skoczek na F3, skoczek na C6 Olivia wyb wybiera goniec B5 Czyli partię hiszpańską e, Posunięcie A6, goniec A4 Normalna sprawa, goniec na C5 e, I tutaj e, Od razu mówię, że jak zbijemy skoczka I wybije pionek, jak odbijemy na E5 To jest hetman D4 I są kłopoty w obozie białych e, Ewentualnie można jeszcze tutaj zbić na F2 I potem zagrać hetmanem na D4 Tak świadomie nie przestawiam, żeby spróbować sobie to wyobrazić oczywiście. Forma treningu zawsze dobra. I tutaj posunięcie C3 z prostym planem, żeby zagrać po prostu ruch D4. Czyli atak do centrum. To się bardzo dobrze wiąże. Skoczek zagrywa na E7. Oliwka od razu atakuje centrum. Bardzo dobrze. Tutaj po wybiciu jest wybicie pionkiem. I goniec dał szacha na B4. W tej sytuacji skoczek na C3. Ale przeciwniczka gra bardzo dobrze, bo zagrywa posunięcie D5. I to jest bardzo dobra walka o centrum. Naturalny Teoretyczny ruch. Oliwia w tej sytuacji robi Roszadę. Bardzo ciekawe posunięcie, dlatego że tutaj trzeba znać teorię, bo ktoś sobie może pomyśleć, że jak będzie wybicie skoczka, który bronił pionka na E4, my wybijemy i pionek wybije na E4, to czarne mają piona więcej. Nic bardziej mylnego, znaczy na razie mają pionka więcej, ale to jest taki zatruty pionek, dlatego że skoczek wskakuje na G5 i na pewno tego pionka odbije. A jakby się czarnym zachciało tutaj zagrać posunięcie F5, no to Będą kłopoty po Hetman H5 z szachem i na przykład G, G6 i Hetman H6. Za cenę piona tutaj białe mają kapitalną grę, jeszcze goniec się fajnie za chwilę rozgrywa, więc to, to by była wygrana już białymi, no ale tutaj oczywiście zawodniczki wiedzą co się dzieje w partii. Nastąpiło bicie na E4, y, oliwka odbiła na E4, ma izolowanego piona. Ale e, roszada zrobiona, rozwój figur to jest bardzo ważny. E, roszada ze strony czarnych i posunięcie a3 odpędza tego gońca, goniec d6 i teraz ruch, który mi się bardzo podoba, warto sobie taki ruch zakodować, posunięcie h3. Ruch ma na celu e, ograniczenie gońca białopolowego, i na G4 ten goniec już tutaj nie fiknie. W tej sytuacji e, goniec zagrał na F5, wieża E1 z obroną. E, goniec na G6. Można by powiedzieć, że czarne stoją bardzo stabilnie, ale białe mają tutaj bardzo, bardzo wygodną grę z uwagi na więcej przestrzeni. Goniec na G5, prowokacja do F6, co nastąpiło. I teraz Oliwka postanowiła zbić gońca na D6. Osobiście uważam, że to jest bardzo dobre zagranie, dlatego że nasza zawodniczka prawdopodobnie chciała uzyskać parę gońców i postawić gońca na G3, uderzając w diag w, po diagonali po przekątnej H2B8. Hetman odbił na D6, goniec na H4. I tutaj w tej sytuacji goniec zagrał na F7, ale. Co by się stało, jakby czarne zagrały skoczkiem na F5? Ten ruch byłby lepszy czarnymi, dlatego że zdejmują tego gońca. Ale prawdopodobnie zawodniczka z Indii bała się takiego wariantu jak wieża E6. Co ciekawe, nie można wybić oczywiście na E6, bo goniec B3 i łapiemy Hetmana. Ale po odejściu Hetmanem jest ruch D5, i prawdopodobnie tego się obawiała. Ale to ciekawe jest to, że w tej sytuacji białe nie uzyskują przewagi. Absolutnie tutaj wystarczyłoby zagrać czarną wieżą A na D8, i okazuje się, że bez problemu czarne uciekają od związania w następnym ruchu. Ruchu Hetman C8. Warto sobie to sprawdzić, jeżeli ktoś tutaj jeszcze tego dokładnie nie dostrzega, ale podwisa, podwisa wieża, która jest broniona tylko przez pionka. No i poza tym po prostu grozi Hetman C8, znaczy grozi, no odchodzimy ze związania i tu się wszystko po prostu trzyma, a w kolejnym ruchu po prostu zbijamy gońca. Ale to już woli ścisłości, to ciekawe warianty głębokie, no widocznie zawodniczka nie chciała na to pójść i goniec zagrał na F7, Goniec zagrał na G3, Hetman D7 i Oliwka, zdrowy ruch, zagrała wieża C1, wyprowadzając ostatnią figurę do gry, wieża AD8 i posunięcie B4, czyli tak na razie na wyczekanie. Zauważcie, że jak tutaj, no, nie można zbić skoczkiem, jest cały czas związanie, ale do tego zmierza czarne, czarne do tego zmierzają, żeby tego pionka po prostu zbić, ale zawsze ta wieża... Z gońcem G3 będą celować w punkt C7, więc jak zginie pionek na D4, to też zginie pionek na C7 z jakąś tam inicjatywą białymi. Skoczek zagrywa na F5, goniec F4, tutaj Oliwia ucieka tym gońcem i Król H8. W sumie nie wiadomo po co to posunięcie. Mi się na przykład tutaj bardzo podoba posunięcie czarnymi goniec na D5. Jest taki zdrowy ruch, który blokuje pionka, i wydaje mi się, że tutaj białymi ciężko o przewagę. Ta pozycja powinna być względnie równa, ale tak z ludzkiego punktu widzenia. Ja bym chyba wolał czarne, to jest tylko moja ocena. W tej sytuacji tutaj król zagrał jednak na h8. Na co oliwka? Hetman d3, posunięcie b5 i goniec c2. Jakaś tam próba chytrego mata w przyszłości, oczywiście to nie jest takie łatwe. Tutaj wszystko jest widoczne. Goniec g6, hetman c3. No i na, następuje szereg wymian. Mianowicie skoczek zbił na d4, skoczek tutaj odbił. Panie sobie w ten sposób pograły. Goniec na g6, hg i hetman na c7. Bardzo się sytuacja uprościła, ale na pewno wygodnie się gra to białymi z uwagi na gońca, który jest tutaj troszeczkę lepszy od skoczka. E, aczkolwiek pozycja jest równa, mimo wszystko. No, ale wieża zagrała na F7. Sprawdźmy, jak to się toczyło dalej. I Oliwka postanowiła wymienić te Hetmany. Wymiana na D7 i goniec na E3. No, może niekoniecznie z próbą zbicia skoczka, ale podważenia go. Oczywiście mamy wolną linię, chcemy tutaj atakować słabości. No, się w takich końcówkach szukamy słabości i staramy się je wykorzystać. W tej sytuacji skoczek zagrał na F5. Goniec na B6, atakując wieżę. Wieża B8, czyli już taka koordynacja wież troszkę u czarnych się psuje. I wieża na C6. Ta wieża broni gońca, ale za chwilę będzie też atakować pionka A6. Wieża zagrała na d3 i wieża a1. Można powiedzieć, że ten ruch jest pasywny, bo bronimy pionka, ale pamiętajmy, że ten pionek też ma opcję zagrania na a4. Skoczek zagrał <coughs> przepraszam, na e7, wieża e6, skoczek d5 i goniec na... C5. I w ten sposób po tych manewrach ta wieża uderza w tego pionka. W tej sytuacji zawodniczka grająca czarnymi bardzo sprytnie i aktywnie się broni, grając skoczkiem na C3. Zaraz do tego wrócę, ale pytanie jest takie: czy można zagrać wieżą na A8 po prostu bronić pionka? No zagrać można, ale to ma swoje konsekwencje właśnie w postaci a4. I tu się robi tak niewygodnie czarnymi, bo grozi wybicie na b5, a wieża fajnie tutaj działa na tym rentgenie. No jednak czarne zagrały skoczkiem na c3, wieża wzięła pionka. Na razie jeden pionek więcej nie oznacza wygranych białych, bo tutaj się dużo upraszcza. Skoczek na a4, wieża d6. No i teraz właśnie zawodniczka grająca czarnymi zbiła gońca broniąc jednocześnie wieżę, więc tutaj trzeba odbić pionek, odbija i bije Wieża broni wieża, przepraszam, w tej sytuacji wieża na C3, C6, wieża C8. Bardzo się sytuacja upraszcza. Tutaj zawodniczki wiedziały dokładnie o co chodzi, no ale w grze e, drużynowej na olimpiadzie należy grać do samego końca, jeżeli jest na cokolwiek szansa czy na zwycięstwo w meczu. No tutaj Oliwka walczy, choć ta pozycja jest już remisowa. Wieża B1 i w tej sytuacji wieża zbiła. Na C6. Ważniejszy pionek. C6 został wymieniony. Wieża wybiła i wieża na B5. Wieżówka e, teoretyczna remisowa. Mimo, e, że tu jest pionek więcej, to nie jest tak prosto tego pionka doprowadzić. E, zobaczmy, jak to działo się dalej. Wieża dała szacha, czyli aktywnie ta wieża będzie grała czarnymi. E, też bardzo dobrze. I wieża A1. Bardzo dobra lekcja, dlatego że wieża ustawia się za pionkiem, e, a nie przed pionkiem. Na przykład tutaj na A7 stałaby zdecydowanie gorzej, bo byśmy tego pionka obronili, a król miałby pole. Manewru. A teraz biały król ma troszeczkę ograniczone możliwości, zaraz to będzie bardziej widoczne w kolejnych ruchach. Wieża A5, nastąpiło G5, król G3, oczywiście trzeba próbować grać tym królem. Wieża A2 przykleja się do pionka, król F3, król H7, król E3, król G6 i posunięcie wieża A7, czyli oliwka też się przykleja do pionka. G7 przy okazji. Król zagrywa na F5. Bardzo sprytne zagranie zawodniczki z Indii, dlatego że prowokuje oliwkę do wybicia pionka na G7. Jeżeli tak by nastąpiło, to wieża zbija na A3 z szachem i ta pozycja jest już kompletnie remisowa. W wieżówce, gdy są trzy pionki na dwa pionki, nie ma tutaj czego szukać. Tutaj musiałby być gruby błąd ze strony czarnych, żeby się coś e, nie udało. E, no dobra, w tej sytuacji po król F5, oliwka G3. Król zagrał na E5. Król F3, Król F5 to sobie panie tańczą. I teraz Oliwka postanowiła jednak ruszać się tym pionem. No bo co jej szkodzi? Trzeba spróbować go doprowadzić do pola A7 i jakieś sztuczki tutaj próbować e, czynić. Wieża A3, król się schował. Król G6, posunięcie A5, e, Król H6. Tutaj w ogóle w tej sytuacji, jeżeli byśmy byli czarnymi, prawdopodobnie wystarczy króla trzymać na H7 albo po prostu na G6, czyli tańczyć cały czas wieżą i nie ma możliwości, żeby biały tu wygrały te partie. Jednak tutaj jest król h6, posunięcie a6, król g6 z powrotem, wieża a8, król f5. Tutaj jest cały czas ok. Król zagrał na f1, wieża a2, a7 i król g6. No to jest remisowa końcówka. Zdecydowanie. Tu Oliwka oczywiście próbuje, no bo nic nie ma do stracenia. Król e1, król f7 i Oliwia zagrywa posunięcie h4. Ten ruch daje pewne możliwości. Otóż, tutaj, w tej sytuacji, czarnymi należałoby zbić pionka, po wybiciu zagrać królem na G6, i to jest totalnie remisowa pozycja, bo nawet jak nastąpi H5, a nie można zbić pionka, bo będzie wieża z szachem i dorabiamy Hetmana, więc po szachu trzeba królem zagrać na przykład na pole F5. Ten ruch Spokojnie remisuje, bo pionek zasłania króla i wystarczy tą wieżą tutaj trzymać tą linię A. Remis jest w kieszeni bez żadnych problemów. Jednakże prowokacja się udała, dlatego że zawodniczka z Indii popełnia kargodny błąd. Król G6. Wydaje się, że ten ruch nie jest błędem, a jednak jest. Dlaczego? Dlatego, że białe grają happy Okazuje się, że w tej sytuacji robi się fajny motyw w końcówce. W tym układzie przeciwniczka zagrała król F7. Jeżeli król oczywiście by zbił pionka, no to już ten motyw znamy, wieża daje szacha i wygrywamy. A jeżeli w tej sytuacji król zagrałby na H7 to żeby wygrać taką końcówkę, należałoby pójść pionkami do góry. Co ciekawe, te pionki nie muszą być bronione przez króla absolutnie, nie ma takiej potrzeby, dlatego że jak wieża zejdzie z linii A, to my zawsze zagramy wieżą i dorobimy hetmana, więc e, zauważmy też, że król czarny nie może się nigdzie poruszyć, absolutnie nigdzie, e, więc tak naprawdę król jest zamrożony i wystarczy mieć taki plan, że przejść królem z E1 na pole F7, i czarne stoją tutaj w cukdzwangu. Warto sobie taką końcówkę przećwiczyć. A przejście królem na pole F7 jest bardzo proste. Ta droga jest długa, ale na pewno się uda, bo wieża nie jest w stanie trzymać dwójki jednocześnie i trzymać linii A. Jednak sprawdźmy, co było w partii. Król zagrał na F7. W tej sytuacji Oliwka jedzie F4. Zobaczcie, że motywy są bardzo podobne co wcześniej, tylko że król nie stoi na H7, tylko na F7. Po wybiciu nastąpiło wybicie, posunięcie F5 i król zagrywa na D1. Tutaj zwróćmy uwagę, że czarny król również nie może się nigdzie poruszyć: no bo, jakby się poruszył na F6, dajemy szacha. Jakby król zagrał na E7, to gramy wieża G8. Ja może to przestawię: wieża G8, i okazuje się, że nie można zbić pionka, bo wieża G7 i wygrywamy. Stary motyw, jak świat w końcówkach wieżowych, w tej sytuacji wieża dała szacha. Tutaj król zagrał na E2 Troszeczkę szybciej przestawię Nastąpił szach Król po prostu zmierza teraz na skrzydło królewskie Zobaczcie, że wieża Znaczy król nie może się w ogóle poruszyć Pionek również, bo pionek zasuwa na H6 Więc wieża tylko musi grać A ona musi pilnować linii A Więc no, gra mi tu jest bardzo prosta Król oczywiście zmierza bardzo wysoko Tutaj wystarczy wytępować Wieża pilnuje w tym momencie pionka I następuje ruch po prostu H6 Bicie, król zbija Wieża dała szacha i król przytula się do pionka F5. Okazuje się, że w tej sytuacji e, już nie można tego pionka obronić wieżą na e, A5, dlatego że wieża zagrywa na pole H8 i doprowadzamy pionka lub robimy ten motyw z wieżą. Na przykład jak wieża obroni pionka, no to już pokazuje wieża H8, jak zbijamy, to gramy znowu wieża H7. No warto to sobie oczywiście powtarzać, żeby się zakodowało, więc w tej sytuacji król zagrał na G7, no i Oliwia zbiła pionka. Dwa pionki więcej, jest to wygrana pozycja, ale pytanie brzmi, jak ją dalej wygrywać? Zobaczcie, że powieża A1 teraz król będzie dziwnie sobie latał. Król e5, wieża e1. Król idzie do dołu. Szach, król do dołu. Szach, król do dołu. I wieża a1 cały czas musi pilnować tego pola. A król musi stać na g7, bo nie ma tego motywu oczywiście, jak stoi król na g7, tylko że jest pionek. I ten pionek idzie na f5. Wieża dała szacha. Tutaj król jeszcze potańczył. Zobaczcie, że król nie musi być blisko tego pionka. Wieża zagrała na a6. I ruch, który wygrywa partię, to f6. To zmusza króla do zagrania albo wieże do zagrania, więc po zagraniu wieżą wieża G8 i dorabiamy Hetmana, a po zagraniu królem gdziekolwiek. Czy bicie, jak bicie, to wieża F8, to już wiemy, a jak zagranie na F7, to wieża H8 i wygrywamy. W tej sytuacji, e, tutaj przeciwniczka. Oliwi się poddała, dzięki czemu nasza zawodniczka zagwarantowała Polkom zwycięstwo z faworytkami. No i aktualnie w momencie nagrywania tego filmu nasze Polki zajmują pierwsze miejsce na olimpiadzie. Oczywiście tam jest bardzo ciasno, jeszcze są dwie rundy do końca. Mocno trzymamy kciuki, a nasza Oliwia wygrała dziewiątą partię z rzędu. Absolutny rekord na Olimpiadzie, nikt jeszcze 100% nie zrobił po dziewięciu rundach. No, Oliwka, trzymamy kciuki za 11 z 11, ale najważniejsze są oczywiście wyniki meczowe. Dzięki za uwagę i trzymamy kciuki, że nasze polki powodzenia życzymy. Dzięki serdeczne i na razie. Hej.